klocki Lego oficjalnie dołączają do Fortnite. Dlatego dzisiaj, moi kochani, moją całą szafkę, czyli ponad 600 skinów, zamienimy na skiny z klocków Lego. Zobaczymy, jak one wyglądają i ocenimy je sobie w skali od 1 do 10. Dla wszystkich osób, którzy zostają w tym momencie łapeczkę w górę, wejdą do gierki i wpiszą kod Fara do sklepu, mam pewną niespodziankę. Chcielibyście zgarnąć darmową emotkę, tą, która wyświetla się w tym momencie na ekranie? Oto wbijajcie w link, który znajduje się w opisie, czyli Fortnite Redeem Code i wpiszcie kod BAN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 A. Kod przypięty jest w komentarzu, dzięki czemu odblokujecie darmową emotkę. Ale uwaga, uwaga, jest tylko dostępnych 25 milionów sztuk, więc śpieszcie się. A te dwie osoby wygrywają karnety bojowe na nowy sezon. Gratuluję, odezwijcie się do mnie na e-mail, a ja wam podeślę kodzik PSC, za który będziecie mogli sobie kupić co tylko chcecie. Moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie i jak widzicie, witam was z skinkiem Lego, który potrafi nawet emotki. Spójrzcie na to. I siada na kozackim, diamentowym z klocków Lego tronie. Coś pięknego. Jak tego dokonałem, już wam tłumaczę. Znalazłem na TikToku. Zwyczajnie. Jeżeli wejdziemy w tryb, który nazywa się Juno, to jesteśmy w stanie tak ustawić gierkę, że pokazuje nam zamiast normalnych skinów, skiny z klocków Lego. I tak samo, moi kochani, jest w sklepie z przedmiotami. Zobaczcie. Zimowa podniebna wygląda jak postać z klocków Lego. Pieseł to w ogóle ma twarz zwykłego chłopa. Beka. No i Renia też, jak widzicie, jest postacią z klocków Lego. A wy, moi kochani, nie zapomnijcie, jak będziecie kupowali cokolwiek w Fortnite, czy to skiny, czy to karnety bojowe, skorzystajcie z kodziku Farel. Plus 10 do zwycięstwa. Mówię wam, weźmy teraz moją szafkę i powiem wam tak. W mojej szafce znajduje się obecnie 546 skinów i sobie je dzisiaj na szybko przeglądniemy. Bo jak dobrze wiecie, albo i nie wiecie, i ja was teraz uświadomię, za każdy skin, który macie w Fortnite, dostaniecie idealną kopię skina w stylu klocki Lego. I będziecie mogli tym skinem grać prawdopodobnie w nowym trybie. Tak wygląda upadły strażnik miłości. Tak wygląda bombowe barwy mrok. Tak wygląda mroczna dzika karta. Ej, nawet nie wiem, który to jest skin XD. Tak wygląda mroczno serca. I wybierzemy sobie, moi kochani, jednego z najlepszych skinów, który mi się najbardziej podoba. Póki co średnio to wygląda, ale jest taki komunikat na dole. W przyszłości do tego stroju zostanie dodany bardziej szczegółowy styl Lego. Lecimy dalej. Mamy tutaj mroczny Jonesy. Okej. Jest Renegade Riderka, ta lepsza, czyli płomień. Fajny skinek, na razie numer jeden dla mnie. Okej, lodowy czerwony rycerz, pomimo że jest niebieski. Lodowy kruk, okej, to jest z tej serii lodowe legendy, tak jest. Tutaj jest strażnik miłości lodowy. Lodowa komando gwiazdka, fajna. O, jest i paluszek, tak jest. Jaka twarz, nie mam pytań. Dobra, mój faworyt, 10 na 10. Banan lodowy też piękny, 10 na 10. To już mamy dwa najlepsze skinki na razie. Pożeracz, średni. Cień doskonały, średni. Szacha cienia, cały czarny skin. No nawet spoko, nawet spoko. I to babeczka. Tak cieni, rubinowe cienie. Co to jest? Kisiel kontra szlam? To jest ślurpek? Nie no. Gdzie taka twarz? Ali, barwy wojenne, cel, okej. Chyża, niepodobna. Ciemny Voyager, nawet spoko. O, czarnosercy. Ale fajny kapitan statku. Mamy czerwonego rycerza. Mamy też, co to jest? Destrukcja. Spoko. Tutaj mamy DJ Lamkę. Niepodobna w ogóle do lamki. Dowódczyni drużyn przytulanek. 10 na 10. Mega fajny skinek. Mam nadzieję, że będzie można kiedyś kupić takie klocki Lego i sobie kupię na pewno. Edycji Fortnite. Ona nie jest podobna w ogóle do pandy. Przykro mi bardzo. Drift! Tak jest. Przywódczyni drużyn różanych. Okej, to wiem, co za skinek. Dzielna. O! Dzika karta. Uuu! I z tyłu ma coś na głowie. Fajny. Też dyszka. Egzekutor, Era, Fate, Fuzja, Galaktyczna Graplerka. I to jest niby ten Galaxy skin. Ale fajne nawet malowanie, nie ma to tamto. Tutaj jest Galaktyczna, ale w ogóle jestem ciekaw, jak będzie wyglądał skin Galaxy. Ten oryginalny pierwszy, który był dodawany, jak kupiło się Samsunga wtedy pierwszego tego Galaxy jakiegoś Ultra czy coś. Nie miałem tego telefonu, ale dostałem od ziomka. Odblokował mi widz na koncie. Idziemy dalej, mamy tu Joya, Kogucik, Kadotron z tamtego sezonu. No, nawet. O, Carbid! Tak jest, sezon czwarty. Śmieszny robocik. Katalizator. Klik? Co to jest klik? Nie mam pojęcia. Kołbojka. Krampus. Krampus, czyli to jest przeciwnik świętego Mikołaja. On zabiera złym dzieciom prezenty zamiast dawać. Mamy tutaj króla lodu. Chimera, okej. Okay. On jakiś ładniejszy niż na żywo. O, lewiatan. 10 na 10. Ma podwójną głowę. Fajne. Lux. Łupiorzech, tak, też fajny, dycha. O, Midas! Złote ręce ma? Ej, faktycznie ma złote ręce. Dobra, spoko to wygląda. Jest migotka, ej, ale jakoś taka niepodobna. A mroczna awangardzistka, też fajny skinek. Lecimy dalej. Omega, Omega, ty tak wyglądałeś? Czekaj, tylko zobaczmy jeszcze niepamięć, tak wygląda niepamięć. Tak wygląda Omega. I znów się coś przycięło. Jak najeżdżam na Omegę, znika.
Trudno. Lecimy dalej. Omega Rock. Omen. O, Oro, ale czadowy, Oro czadowy. Ej, znikają mi, jak najeżdżam, chcę obrócić. Coś się zepsuło, widzowie. Będziemy tylko najeżdżali bez obracania. Paradygmat, początek, przybysz, czyli cała siódemka. Dalej, Puma. Raz, na gołą klatę, chłop. Renzo. O, Rex, 10 na 10. Kolejna dyszka padła. Rex ma fajny ten hełm. Ronin, Roxy, Szronówka. Okej, okay. Szczękacz senior, straszliwiec. Specjalistka Muay Thai, skrytobójczyni iglicy i rycerz Ultima. Urojona, słaba, mega słaba. V też słaba. Wanderlust, spoko z tą kaczuszką. Nawet śmieszne. Widmowa rycerka, Zenit, zabójcza Rockmanka, władca zgliszczy, wieczny rycerz, wieczny, zmierzch bogów, słabo wygląda, nie ma brody. Zmora, zwiadowczyni galaksji, Adria. Agent chaosu, nawet ten agent chaosu spoko, będzie cały taki ciemny. Agent Jones, tak jest. Astera, Astra, As Academy, Antonia, akademicki awangardzista. Agent skórek, co to jest? Jaki to jest agent skórek? Jak on nie wygląda na agenta skórka? Że tu powinien mieć banan w garniturku. Halo, ale beka? To niezły skórek. Bajka, bait. Bananowiec? Dlaczego bananowiec tak wygląda? Oni muszą to naprawić, przecież to nie w ogóle nie przypomina banankowca. Banankowiec. Nie, nie ma opcji. Barwny strzelec, no to tutaj bardziej. Bez skórek. Jak to jest banan bez skórki, to ja nie wytrzymam. Jeżeli też was to bawi, to zostawcie lajka do góry. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że oni to naprawią jak najszybciej. Brutus. Bracia Bao. Bojowy jastrząb. Bohaterka. Bila numer 8. O, ta Bila spoko nawet wygląda. Taki robotyczny. Burzowy wędrowiec. Brutalna buntowniczka. Charlotte. Agent Koi. Chłopiec do bicia XD. I to jest pan Ciacho, tak? To niezły pancake. Dante. Dalia. Człowiek z siana. Ale kozacki! 11 na 10. W końcu coś fajnie wygląda. Czerwony szturmowiec. Czerwony szpon i... Wow, czaszkownik, nawet fajny. Dyszkę mu dam, dyszka. Derby Dynamo, Disco Mistrzyni. O, DJ Lamka też szef, też dyszka. Dr. Sloan, słaba, niepodobna w ogóle. Drużyny Piechur, Dusty, Drakon Stalowa, hybryda, dowódczyni kościastego komanda, dowódczyni drużyny strażników, dowódczyni drużyny fajerwerków, jeju, dzicz. A, to miały być miśki, to powinny być miśki, widzowie, ale nie są miśkami, jak widzimy. Elitarna agentka, Erisa, Eevee. O, Fabio lśniąco grzywy, w końcu! Ma customową głowę, 11 na 10. Górska wojowniczka, głębinowa, Gdak. Gdak to jest kurczak, jak coś, okej. Okay. Galaktyka, Flo, Violetta, Grub, Gryz, Grzechotnica, Gumiak, Gunnar. Heidi, no ona miała być wieśniaczką, może być. Heidi, Hedron. Harlow, Hardy Harcownik, Hanna, Gwiezdna Flara, Helsi, Impra, Impuls, Izabel, fajna nawet, JB Szympanski oraz jak mu tam. Dobra, nawet nie jesteśmy w połowie jeszcze jak coś, nie? A wy napiszcie w komentarzu też, który skin wam się najbardziej podoba. Podajcie po prostu jego nazwę w komentarzu, jestem ciekaw. Jonesy z bunkra, Jonesy zawzięty, Jazda, o, Jagódka fajna, o, Jack też dobrze wyszedł, Dyszka, Julka, Kaira, Kitek! Kitek! Jak to jest miałśniak, widzowie? To ja nie mam pytań. To jest miałśniak, nie? Jak coś. Kor, koneserka, króliczy... Króli koszmar to jest? Halloweenowy, fajny króli koszmar. Ksiądz Orin, Lennox Rose, Lamoziom, Ladako. O, Ladako spoko nawet. Księżycowe barwy, księżniczka Lexa, letni drift, Lexa i... O, zobaczcie jaki czat. Lizak w końcu wygląda normalnie. 11 na 10. Maeve, Masai, Malkor, Mia, Łowczyni, Łumiarz Lobów, jakie nazwy, Montfizytor, Miałczucha i tutaj to jest miałśniak, ej, to tamto był Kitek, to jest miałśniak, to który jak wygląda Kitek? Kurczę, już nie pamiętam, ale miałśniak spoko tu wyszedł, nie ma to tamto. Midas, okej, mistrz rzucania mięsem też spoko wyszedł im. Niekochana, nieskończony, nieśmiertelny, Futrzak to jest? Aha, niewypchany Futrzak, ciekawe, o! Nisza, ten nowy skinek. Widać, że te nowe skiny z karnetu są dopracowane, więc git. Ości i zobaczcie, Oscar, jest i Oscar, ale czad. Opoka, Oceanka, Nurek, Fortuna, Otchłań, Pani Akuku, Pani As,
Pani Mroku, Paradoks, Pasztet, Płomienny Wilk, Plaga, Piżamka, Królik Troperka to jest, okej, Podniebna. O, Pan Pomidorek, petarda. John Lama, Porucznik Hojak, też petarda. Dobra, jedenastki same się sypią. Tutaj bez szału widzę. No i mamy w końcu Skórka normalnego. Piękny. Jaki on jest uroczy, to jest koniec świata. Epic Games, jak coś wymyśli postać, to jest petarda. O nie, jeszcze lepszy Skórek. Dobra, dwunastka, jest pierwsza dwunastka, widzowie. Zarąbisty. Pan Ciao, takie słodki strzele, też fajny. Nawet spoko, dyszka. Dobra, okej, kolejna jedenastka. Misiek spoko wyszedł tutaj, fajny. Bananek, ej, bałwanek, przepraszam. Bananek, bałwanek. Farel, bałwanie, Świt Chaosu. O! Świąteczny Wojak, też czadowy. Uuu, Tłuk dobrze wyszedł, dobra, jedenastka. A to jest Pani Zombie, ale śmieszna. Zamieć, Zbuntowany Agent, Zdobywca. To może zrobimy tak, widzowie, że tego wszystkiego nie będę czytał, będzie za długo trwało, żeby ten film też nie był super, super długi. Będę leciał, a jak coś znajdę fajnego, to się na tym zatrzymam. Jak na przykład... O! Atlantycki Paluch Rybny! Jak coś, to jest rybka, nie? Ta złota. Jest Axolot! Dobra, czadowy, dyszka. Bombowe Barwy, 11. Powiem wam, że jest tego dużo. Nie spodziewałem się, że będę miał aż tyle tych skinów klocków Lego. Epic Games przesadziło. I uwaga, jest paluszek rybny! Mamy to. 12 na 10 za tą choinkę na głowie. Ja myślałem, że Epic Games nie zrobi wszystkich skinów z Fortnite'a jako klocki Lego, czyli to będzie naprawdę jakaś gruba współpraca, bo nikt by się na coś takiego nie odważył. Zobaczcie, jaki kiełbas. Kiełbas ma 12, też na 10 od razu. Zarąbista musztarda mordo na klacie. Jaki krzaczor. Czad, dyszka. Małpka też dyszka. Albo jedenasteczka nawet. Patrzcie, jest OG skinek. Niebieski giermek, fajny, dyszka. I Reniferka też, 11. Piernikowa renegatka, 11. Paluch, tak jest! Najlepszy skin ever. Nie gadaj, że jest jeszcze lepszy paluch rybny. Zobaczcie, płetwny zabójca, płetwny. Jakie bryle piękne. O, fajny misiek. Przytulanka, spoko. Wow! Fajny! 11. O, specjalistka spoko nawet w tej czapeczce. Też dyszka. Patrz na to. Dycha, ale creepy. Mamut 11. Od razu. Na takie kozackie, fajne, customowe hełmy trzeba dać więcej punkcików, bo to daje uroku tym postaciom. Już jest, już go widzę. Jest i on, komando rybka. Ale czad. Bojownik teriyaki. Super. Jest i ona, aura. Arła, widzowie, arła. Żelkowy paluch rybny. Nie wytrzymam, jak to jest paluch rybny. Żelek. Fajny. Też dyszka. O. Fajny. Dycha. Tutaj na dole jest Jonesy. Fajny sweterek na święta. No, ten skinek spoczy. Dobra, zbliżamy się do niego. Jest i Pan Tukan, moi drodzy państwo. Flaming Królewski. Fajny. 11. Jonesy pierwszy? Okej. Okay. Dyszka. Bo to Jonesy. Patrzcie, jest kaczuszka. 11. Ona wygląda jak z FNAF-a jakaś postać. Coś pięknego. Zbliżamy się powoli do końca, moi kochani. Proszę bardzo. I tak naprawdę nic więcej już nie ma. Mam tutaj takie skiny, które są współprac jakieś tam Marvele i tak dalej, DC, Gwiezdne Wojny. Patrz, w sumie, ej, one jeszcze niektóre pokazują. Dobra, poczekajcie, zobaczymy. Batman jest? Nie. Nie wszystkich pokazuje. A nie, nie pokazuje nikogo. Nie ma stworzonych tych skinów jeszcze, więc podejrzewam, nie wyrazili zgody. Ale jeżeli wyrażą kiedyś zgodę, albo nie może po prostu jedna marka, na przykład Marvel, współpracować z Lego, bo będzie to się w jakiś sposób gryzło, co nie? A Fortnite z Lego może, bo są podpisani. Kumacie, o co kaman. I teraz, moi drodzy, to nie koniec. Zobaczmy sobie jeszcze na szybkości emoteczki. Wejdźmy tutaj. Emotki, zastosuj. Popatrzmy, jak wyglądają tańce. A, bo to jest z copyrightem, dlatego mam wyłączone. Breakdance'a. Spoko. O, chłopak. Spoko, a saksofon? To jest ta nowa z Karnetu teraz. Robot. Ale zarąbiste, nie mam pytań. Emotki też będą wszystkie dostępne, rozumiecie, za darmo. Niesamowita sprawa. A to matematyka też?
Gumowe kości? Nie, no nie wychodzi mu to. Nie wychodzi mu to. Naruto! Okej, okay. O! I tym oto akcentem, moi kochani, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, jak jesteście nowi. Trzymajcie się, hej!